Siedzi ryba. Siedzi pierwsza ryba dzisiaj. Jest szczupal. Całkiem fajny. Taki skrócik. Hopta. Siemanko, witajcie po raz kolejny na kanale Wędkarstwo z Piotrem, Fiskemet Pieter. Czerwcowy poranek, troszeczkę chłodny, tylko 6 stopni, ale lecimy. Zaczynamy sezon na mętną okiezbuję. Dzisiaj jestem na bardzo dużym jeziorze, tak jak widzicie za mną, jestem w małej zatoczce. Dzisiaj celem będzie głównie sandacz. Będę starał się poszukać sandaczy. Mam nadzieję, że uda mi się pobić może nawet PB, które jest nie za wielkie. Sandaczy nie złowiłem zbyt wielu w swoim życiu, ale bardzo mi się ta ryba podoba i chciałbym pobić swoje PB, które wynosi do tej pory 56 cm. Jak będzie, to się okaże w ciągu dnia. Dzisiaj gumy. Obijamy dno. Mam nadzieję, że ryby będą aktywne. Jest fajnie, pochmurnie, leciutko wieje. Także mam nadzieję na udany wypad. Jak będzie, zobaczycie na filmie. Ja biorę się do roboty. Na pierwszy rzut pójdzie guma rękodzieło, wykonana przez Piotra Wolskiego, podsandacza, mięciutka, duża ukleja. Taki Savage Gear SG4 Medium Game, 12,35 gram, przypon wąsowski handmade, kowrotek Aburewo i plecionka JMC żółta. Także mam nadzieję na jakąś akcję dzisiaj. Widzę, że gumka pięknie pracuje. Zacznę tutaj od takiej płytkiej zatoczki i później będę w miarę przesuwał się głębiej. Wiem, że tutaj jest nawet do 12 metrów głębokości w tej zatoczce przy skale. Zapiąłem kołek. Wielki kołek. Bobrzy kołek. Zostawię go w wodzie. Nie mam co z nim inaczej zrobić. Tutaj też wpływa kanał, którym łączą się trzy jeziora z dużym, więc miejsce jest całkiem spoko też na dużego szczupaka, gdzie tutaj może być dużo drobnicy przy tym kanale, więc nie jest powiedziane, że nie siądzie jakiś szczupak albo okoń. Ale miałem branie. To był strzał dosłownie tam centralnie przy zielu. Tylko wpadła przynęta do wody. Ale to była bomba. Miałem potężny strzał. Zobaczcie, co się stało z gumą. Dwa sznity. To mógł być sandacz. Spróbuję jeszcze raz tam rzucić. Może powtórzy. To mógł być sandacz. Branie było dosłownie atomowe. Siedzi ryba. Siedzi pierwsza ryba dzisiaj. Ale to jest szczupal. Całkiem fajny. Całkiem fajny, fajny szczupal jest. Całkiem przyjemny szczupal. Ale pięknie wpłynął do podbieraka. Całkiem fajna ryba. Całkiem fajny szczupaczek. W
spokojnie, spokojnie, spokojnie. Bez żadnych ekscesów, proszę. Pięknie zapięty, za nosa. Ej, 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 ej. Piękny, gruby szczupak. Dobra, ogarnę miejsce, zaraz go zmierzę, bo jest całkiem spory. Taki zielony się trafił przy zielsku. Całkiem fajny, gruby szczupal. Zaraz weźmiemy go do zmierzenia. Spokojnie, zielony. Fajny, silny, zdrowy szczupak. Ej, 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 ej. Spokojnie. Chcecie tylko zmierzyć. Siedemdziesiątak. Taki siedemdziesiątak. Fajny, gruby szczupal. Z blizną. Dobra. Niech spada. I popłynął. Pierwsza ryba dzisiaj. Nie na ten gatunek liczyłem. No ale jest co jest. Fajnie. Piękne odczyty na echosondzie na 6 metrach. Piękne krechy. Mały szczupaczek odprowadzał mi gumę, stukał, stukał, a chwilę wcześniej miałem naprawdę, ale to naprawdę potężne branie. Zaraz wam pokażę gumę, jak wygląda. Westin Shattis Headlight jest dosłownie posiekany w drobny mak. Próbuję porzucać jeszcze, może coś się uda złapać. Siedzi rybsko. Siedzi drugi szczupaczek. Ten nie jest duży. Też idealnie zapięty za nosek. Tak wystaje. To na pewno jest ta ryba, która przed chwilą mi odprowadzała gumę, która tutaj stała. Jest drugi skubaniec. Ale jesteś wściekły. No, 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 no. Wyprostowałeś gumę całą? Czy nie? Guma jest zaplątana. Dobra. Jest odpięty. Taki skrócik. Hopta. Siedzi kolejna rybka. Kolejny szczupaczek. Ten jest malutki i też książkowo zapięty. Przestawiłem się, pierwszy rzut tutaj w zielu. Taki pistolecik. Ej, 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 spokój, 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 spokój. Już odpięty. Mykaj, z gredzie małej.
siedzi kolejny pistolecik. Ten jest chyba najmniejszy dzisiaj. No, no, no. Tak, to jest najmniejsza ryba dzisiaj. Ale zacięty. Dobra. Płyń, rośnij duży. Kolejna ryba na szattiza. Szattiz jest tak sponiewierany, że to jest coś pięknego. Piękny widok, zobaczcie. Czwarta rybka, niestety nie ten gatunek. No ale cóż, nie będę wybrzydzał. Jest jak jest, cieszę się, że w ogóle coś jest. No i na dzisiaj to tyle. Kończę wypad z lekkim niedosytem. Niestety nie udało się złowić sandacza. Widziałem kilka fajnych ryb na ekranie echosondy. Fajne odczyty, dużo drobnicy na głębokich miejscach. Na spadach tak samo było sporo tych ryb. Niestety nie reagowały one na przynęty, na prowadzenie. Udało się złowić 4 ryby, 4 szczupaki, 70, 50 i 2 30-taczki. Także fajnie, bo coś się udało złowić. No niestety nie udało się złowić sandacza. Cóż, będę musiał przyjechać kolejny raz. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapę i do następnego. Hej!